Witam wszystkich, ja nazywam się Hincul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój nowy film z serii World of Tanks, a dzisiaj chciałem wam pokazać moje czołgi 10 tieru, które posiadam w garażu. No, i mniej więcej tak szybko omówić, bo jest ich trochę 20 sztuk, także nie chciałbym tutaj przeciągać, zanudzać Was, ale tak po prostu zaprezentować każdy z nich i tak szybko mniej więcej przedstawić. No i cóż, zaczynamy. Pierwszy pojazd to jest Paton. Zacznijmy sobie właśnie od linii amerykańskiej. Pierwszy pojazd to jest Paton, mój jeden z ulubionych pojazdów, właśnie yy, średnich. Dlaczego ulubionych? Dlatego, że dość fajnie nim się gra na, na przykład używając depresji, używając dość twardej wieży. Dość mobilny jest i cóż, bardzo dobrze świeci. Tutaj zobaczcie jego parametry. Najwięcej, właśnie zasięg ma największy zasięg widzenia z wszystkich czołgów średnich w, w grze 420 metrów, Także z, bardzo fajnie. Sporo bitew na nim już rozegrałem. Ponad 700, aczkolwiek nie jest to mój rekord, bo najwięcej mam chyba na T62A ponad 1000. I cóż, czy polecałbym ten pojazd? Zdecydowanie tak. Ja akurat miałem inne akurat opinie. Koledzy tutaj narzekali na niego. Ja zrobiłem, przekonałem się sam i naprawdę zadowolony jestem. Bardzo fajny pojazd. Z wyposażenia na nim używam dosyłacz. Nie używam nic do wykrywania, tak jak właśnie optyki. Z tego względu, że ma dość duży zasięg widzenia, także nie potrzeba. Wentylację i stabilizator. Cóż mogę więcej powiedzieć na temat tego pojazdu? Bardzo fajnie nim się gra, przynajmniej dla mnie. Polecam, naprawdę. Jeżeli chodzi właśnie o takie pojazdy średnie, to jeden, mówię, z takich moich faworytów w moim garażu jest. Zawsze na każdą praktycznie mapę można ten pojazd zabrać, czy to jest miastowa, czy jakaś otwarta mapa. Pojazd naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. I cóż, jedziemy dalej. Jest to E5 czołg ciężki. Powiem wam, że podchodziłem do niego już trzeci raz i akurat za trzecim razem najfajniej minim się akurat grało dość przyjemny można powiedzieć właściwości meda dość mobilny działa szybko przodowuje sporo dinga naprawdę ten pojazd dość twardy tak samo zobaczcie mamy 254 na spodzie wieża jest 203 boki 127 także fajnie i tutaj zobaczcie nie mam akurat załogi jest na przykład na tych pojazdach gdzie nie mam załogi czy nie mam wyposażenia nie gram nimi obecnie i po prostu stoją sobie w garażu wszystkie dziesiątki które z VXPM mam w garażu nie sprzedałem ani jednego pojazdu kiedyś tak było że sprzedawałem je jeżeli któryś mi się nie podobał ale postanowiłem je odkupić i żeby po prostu sobie były jednak kolekcja takich pojazdów tych właśnie naj, najlepszych dziesiątego tieru musi jednak być w garażu i nie po to człowiek gdzieś tam tyle się czasu męczył, czy zarabiał na, na nie, żeby po prostu je sprzedawać. I cóż, czy polecam ten pojazd? Tak, zdecydowanie tak. Jeden z przyjemniejszych czołgów ciężkich w wocie. Mobilny, mówię, fajne działo, sporo dinga naprawdę i naprawdę fajnie się nim gra. O, cóż mogę więcej powiedzieć? Polecam, naprawdę polecam. Kolejny pojazd jest to E4. Tak samo, bardzo fajny pojazd, niszczarka amerykańska. Nie mam E3, jak widzicie, akurat w garażu, ale to jest takie moje założenie na nowy rok, żeby E3 właśnie zrobić. Tak samo T50, T57, tak, T57 Heavy, właśnie też chciałbym go zrobić i dołączyć do kolekcji pojazdów amerykańskich. Jestem akurat wielkim fanem tych, tej linii pojazdów, znaczy tej nacji amerykańskiej i chciałem właśnie jeszcze E3 sobie zbadać i Hewika. Co mogę powiedzieć na temat E4? Bardzo fajny pojazd, naprawdę w miarę ruchliwy, dość mobilny. Mamy tutaj wieżę, która nam się obraca na boki po 90 stopni, także też jest duży plus w porównaniu np. do E3. Gdzie trójka jest dużo dużo twardsza, ale tutaj właśnie na czwórce mamy przekręcaną wieżę i można nim grać jak czołgiem ciężkim. Czy polecam ten pojazd? Tak, zdecydowanie tak. Bardzo fajny misień napra naprawdę naprawdę fajnie nim się gra, akurat na tym pojeździe zrobiłem swój rekord ponad 10 tysięcy uszkodzeń. Także czwórka zdecydowanie, tak, jestem na tak. no. Dobra, jedziemy dalej. Pojazdy brytyjskie no i FV4202, drugie podejście do tego pojazdu. Za pierwszym razem go sprzedałem, jednak, nie podobał mi się zawolny. Wszystko wchodziło w wieżę, jakoś nie bardzo mi to odpowiadało. Ale odkupiłem ten pojazd, pograłem, przekonałem się do niego i powiem wam, że nie jest tak źle, jak sądziłem wcześniej. Naprawdę. No mówię, jeżeli chodzi o pierwszego meda, jak ktoś robi czołg średni, akurat nie polecam może akurat tego pojazdu. Jednak trzeba mieć troszkę cierpliwości i umiejętności, żeby grać tym pojazdem. Ale ogólnie naprawdę fajny pojazd. Mam nadzieję, że zmienią go w przyszłości, tak jak zrobili to na PC, gdzie tam właśnie wszedł za ten pojazd Centurion Action. 10 i mam nadzieję, że tak samo tutaj będzie. Jedynie, właśnie co mogę się przyczepić, to do tego cycka na wieży i do prędkości 40 km na godzinę. To ciut za mało jak na pojazd średni, aczkolwiek to ma też dobre strony, bo nie musimy akurat zginąć jako pierwsi. Gdzieś tam, który właśnie jedzie na szpicy, już nieraz tak było, że grałem pojazdami szybkimi i akurat wpadłem na przeciwników. Bez wsparcia momentalnie giniemy. A tutaj jedziemy z, równo z heavy'kami. mniej więcej ta sama prędkość, no i gramy równo e, z nimi, tak? czy polecam? E, myślę, że tak, że e, naprawdę tutaj depresja tak samo jest fajna, chyba minus 10 bodajże, także można e, tym pojazdem e, nieźle, nieźle się pobawić. E, jedziemy dalej, FV215B e, moja pierwsza dziesiątka. Pojazd może nie dla początkujących czołgistów z tego względu, że tutaj zobaczcie wieże z tyłu, a naprawdę trzeba zdecydowanie odmienić swoją grę w taki sposób, że musimy się kontować, czy dajmy na to ustawiać na mapie, tak żeby móc ogólnie używać działa. Nie jest to właśnie zbyt łatwe. Ogólnie pojazd naprawdę bardzo fajny. Świetne działo, naprawdę chyba najlepsze z wszystkich dziesiątek, jeżeli chodzi o czołgi ciężkie. Bardzo szybki przeładunek. Jedyny tak samo jest jeszcze problem, że pojazd się łatwo podpala. Zobaczmy parametry: 152 na przodzie, także niewiele. Musimy na to uważać, starać się kontować. Wieża twarda 254, także tutaj wieża nie jest właśnie jakaś papierowa. Można Gdzieś tam schować spód i brać sobie na wieżę. Czy polecam? Na początek zdecydowanie nie. Później, jeżeli ktoś już ma ogranie i wie o co chodzi w grze, zdecydowanie tak, bo naprawdę działko nam wynagrodzi to wszystko, co musimy się namęczyć przez całą linię do tego pojazdu. Jedziemy dalej. Jest to niszczarka FV215B183. Tak zwana gwiazda śmierci, jeden z moich ulubionych pojazdów, jeżeli chodzi o niszczarki, z tego względu, że mamy tutaj niesamowity wygar z tego działa, jak wiecie, największe uszkodzenia w całej grze, jeżeli chodzi właśnie o pojazdy takie wieżowce, tak? nie wiadomo nie, nie, nie będziemy porównywali tego z artylerią, ale pojazd naprawdę robi niezłą frajdę, niezła zabawa jest grając z tym pojazdem. No i zobaczcie, penetracja 310, uszkodzenia na pocisku zwykłym, aczkolwiek ja nie używam 1100, na pocisku premium 1750, ale na tym pojeździe to różnie bywa. Możemy nawet mieć takie strzały za 50, nawet za 20, także na, na to trzeba po prostu się przygotować. Nie jest to pojazd do zarabiania czy do nie wiem do, jakiegoś, do jakiejś spiny, na spokojnie. Mówię, czasami jest tak, że możemy grać i nic tam nie wejdzie. A czasami jest tak, że po prostu za każdym strzałem możemy ściągnąć czołg na, na jednego hita. I to jest właśnie cała gwiazda śmierci. Czy polecam? Tak, zdecydowanie tak. Na pewno bardziej polecam ten niż kolejny pojazd, który przedstawię. Jest to FV4005 i zdecydowanie nie polecam. Mój to jest, akurat jest to mój najnowszy nabytek. Nie polecam tego pojazdu, z tego względu, że zobaczcie, 76 na kadłubie, 14 dookoła na wieży. Jest to jedna wielka jeżdżąca tragedia. Działo ok, działo jest identyczne jak w gwieździe, ale, znaczy no jest nawet, można powiedzieć, ciut powinno być ciut lepsze, bo ma lepszy czas celowania. Celność jest 0,37. Uszkodzenia to wszystko mamy to samo. Tylko, że gwiazda ona potrafi naprawdę sporo odbić, jeżeli chodzi o wieżę, bo tam jest wieża twarda. Zobaczcie sobie, jaka jest wieża. 254 mamy, także jest sporo, a kadłub mamy 152. A tutaj, sami widzicie, nie? Jeżdżący papier, gdzie nawet WTAU z przodu jest twardszy, bo ma 20 mm, a tutaj mamy 14. Kolejna rzecz jest taka, że Depresja działa czasami nie pozwala nam na wiele jakbyśmy chcieli, tylko minus 5, także naprawdę jest tragi tragicznie. No i cóż, mogę powiedzieć o tym pojeździe. Jeżdżący toj, toj, tak zwany. Zrobiłem, chciałem po prostu spróbować, czy będzie fajny. I tak samo wieża, tutaj, żeby was to nie myliło, wieża nie obraca nam się dookoła, nawet nie obraca nam się o 90 stopni, jest tylko tak samo jak w wieździe, 45 stopni. Także nie mamy pełnego obrotu wieży, i to jest też problem. Z tego względu, że gdzieś tam musimy po prostu obracać cały kadłub, a wiadomo, pojazd nie jest jakiś tam twardy i ktoś może bez problemu nas w kadłub bić. Cóż mogę więcej powiedzieć? Chcecie, spróbujcie, zobaczycie sami. Ja odradzam na razie przynajmniej. Moje takie zdanie jest, że nie warto poja pojazdu tego akurat robić. Dobra, jedziemy dalej. E, mamy Niemców e, E50M. E, cóż, nie znaczy, e, znaczy powinno się ten pojazd robić e, naprawdę inni go kochają. Dla mnie średni wolę akurat Patona i akurat Patonem mi się fajniej gra. E50 stoi na razie, czeka na lepsze czasy. Nie mam jakoś weny grać akurat tym pojazdem. Dlaczego może go nie lubię? Z tego względu, że jest dość mułowaty w porównaniu do innych właśnie czołgów średnich. Fakt twardy jest, sporo potrafi odbić, nawet sporo. Można w sumie wchodzić jakieś tam w bitwy, takie w potyczki z jakimiś ciężkimi pojazdami, gdzie go skontujemy. Ale dla mnie średni czy warto go robić, zdecydowanie tak polecam, ale mówię to nie jest mój typ pojazdu, gdzie pod mój, dajmy na to, typ gry on mi odpowiada zupełnie depresja działa tak samo nie powala no i cóż Niemczyk jedziemy dalej, Leopard cóż mogę powiedzieć miękkie, miękkie to szybkie to w miarę dobre działo. I nic więcej, znam chyba tylko jednego gościa, który tym pojazdem naprawdę potrafi robić, czynić cuda, ale czy ja na przykład dobrze się nim czuję? Raczej nie, zrobiony jest, bo jest. Czy polecam? Średnio, jeżeli ktoś lubi miękkie pojazdy i gdzieś tam stać z tyłu, czy dajmy na to grać tak na sempa, to tak można powiedzieć... Średni, no mówię. Na przykład wolę wybrać STB-1 niż Leoparda, z tego względu, że STB-1 ma tą wieżę dość płaską i ona potrafi sporo odbić. Kadłub jest chyba nawet ten sam, co w STB-1, przynajmniej tak z wyglądu wygląda. Ale dla mnie, no, pojazd średni. Raczej w Leopardzie niezbyt czuję się dobrze, chyba, że gdzieś tam gram w Plutonie, to można Leopardem sobie gdzieś tam grać. Ale grając samemu, gdzie właśnie ja przeważnie gram samemu, to wolę jednak patona albo coś twardszego. E, jedźmy dalej. Esetka. Nie wiem czy pojazd przedstawiać. Chyba każdy go zna dość długo. Jest już w bitwie. W, w ogóle w WOCie Jeden z cięższych pojazdów, z twardszych pojazdów w tej grze. E, cóż mogę powiedzieć? Nie wiem. Różnie, różnie do niego ludzie podchodzą. Jeżeli ktoś lubi czołgi ciężkie, ja kiedyś, kiedyś ciężarami nonstop praktycznie jeździłem. Dla mnie to był naprawdę świetny pojazd. Jak wsiadłem do niego, zrobiłem i naprawdę fajnie, fajnie się w nim czułem. Teraz nie mam po prostu weny grając, grać ogólnie pojazdami ciężkimi. I na razie tylko sobie stoi, ale czy polecam tak? Zdecydowanie tak, setkę trzeba zrobić, trzeba ją mieć w garażu, bo czasami naprawdę można wsiąść i fajną bitwę zrobić. Kolejny pojazd jest to Maus, no cóż, kolos tak zwany. Najwięcej wytrzymałości w grze 3000 mamy, także jest z czego tam zbijać. W tym pojeździe można bez problemu sobie gdzieś tam jeździć i nie musimy na początku się martwić. Abyśmy po prostu nie grali sami i nie zostawiali gdzieś tego pojazdu w osamotnieniu, bo Maus wtedy po prostu przez nawet lighty czy medy jest obskoczony i momentalnie schodzi. Czy warto zrobić? Warto, zdecydowanie warto. Sporo potrafi wytrzymać. Jeżeli mamy obstawę jakichś niszczarek, albo czołgów ciężkich, które szybciej przodowują, czy nawet czołgów średnich, Maus jedzie i nic go czasami nie potrafi zatrzymać. Myślę, że naprawdę warto, warto mieć go w garażu. WT Chyba też dość znany pojazd. Niszczarka 10 poziomu. Magazynek. Mamy 5, 6, 6 chyba pocisków, jest tak, już nie pamiętam. Dawno nim grałem. Ogólnie. Wielka stodoła, trzeba naprawdę uważać w porównaniu właśnie do FV, tak samo tutaj no wieża jest 20 mm, tam mamy 14, ale tak samo ten pojazd jest niesamowicie wielki, w tą wieżę nam wiadomo wszystko wchodzi, non stop są uszkodzenia, działa. Fakt, działo jest bardzo dobre, bardzo dobra penetracja, bardzo, bardzo dobre, chyba najlepszy czas skupiania, zaraz zobaczymy jaki tutaj jest. Ja krot gram na tym pakiecie pierwszym. Nie gram na trollu. Nienawidzę, jak ktoś gra na trollu, bo to jest tragedia dla mnie. Nie wiem dlaczego właśnie ludzie używają tego trola. Tutaj zobaczcie czas celowania 1.50, celność 0.28. Kto wie, czy najlepsza chyba celność. No i uszkodzenie mamy 560, ale nam zdecydowanie części losuje właśnie większe uszkodzenia. Tak tak zwany masakrator. Jeżeli gdzieś ktoś trafi na wt wiadomo, schodzimy momentalnie na magazynek, nawet na cztery strzały. Jeżeli gramy jakimś medem czy coś, wt bez problemu nas potrafi złożyć. Trzeba na niego uważać, ale trzeba tak samo mieć cierpliwość do tego pojazdu, bo arty go kochają i gdzieś tam, jeżeli nie, nas ktoś wyświeci, momentalnie wt schodzi. To jest priorytet w bitwach. Także ciężko, ciężko tym pojazdem jest grać. Dobra, jedziemy dalej. Są to pojazdy francuskie. No i tutaj mamy Baczata, jeden z moich ulubionych też pojazdów. Można powiedzieć, niby jest miękki, ale nim musimy grać na swaniaka, na hienę. gdzieś tam z tyłu. Podjeżdżamy, pakujemy magazynek. Mamy tutaj 5 pocisków po 400 uszkodzenia. Także na Baczacie niestety. Gdzieś tam nie wyjeżdżamy na, na przód i walczymy, wchodzimy w wymianę. Tylko Baczat to jest taki, można powiedzieć, cichy zabójca, flankuje, yy, wybiera sobie sła, sła, słabe uszy, dobija. I to jest właśnie naj, najfajniejsze właśnie w, te, w tym pojeździe. Gdzie czasami naprawdę można losy bitwy odmienić w zupełności. Nawet jeżeli drużyna przegrywa pięcioma tierami, a te czołgi są na dobicie, baczat naprawdę do tego świetnie się nadaje. Czy polecam? Tak, zdecydowanie tak. Baczat naprawdę świetny pojazd. Polecam zdecydowanie. No i dobra, jedziemy dalej. Jest to AMX-50B. Czołg ciężki. Powiem Wam szczerze, że teraz kompletnie nim nie gram. Stoi, jest zrobiony. Kiedyś nim lubiłem grać. W tym momencie jakoś nie mam weny ogólnie na czołgi ciężkie i jeszcze magazynek bo tutaj mamy magazyn, cztery pociski. Także jak już miałbym wybierać magazynka, to zdecydowanie wolałbym Baczata niż akurat ten pojazd. Co tutaj mi się nie podoba, to ta wieża, ona jest dość wysoka, wszystko w nią wchodzi tak samo. W spód nie bijemy, bo jest w miarę twardy, ale w wieże wszystko po prostu łapie ten pojazd. Nie wiem dlaczego Heavy, na przykład T57 Heavy, zdecydowanie ta wieża częściej odbija niż właśnie AMXy. No ale cóż, jeżeli ktoś lubi na przykład France, może sobie zrobić i sam się przekona. Nie? Jedni na przykład lubią, lubią grać ty, ty, tymi pojazdami. Dla mnie średni pojazd. No. Dobra, jedziemy dalej. Jest to yy, TEDek, Francuski, yy, tak zwany Foszek. Foch, yy, czy polecam ten pojazd? Tak, yy, naprawdę powiem Wam, że yy, Fochem przynajmniej mi się fajnie gra. Po, yy, pojazd jest yy, dość mobilny. Yy, mamy tutaj magazyn, yy, gdzie uszkodzenie mamy. Zobaczcie, to jest działo: 155 mm. Uszkodzenie mamy yy, na pocisku. Yy, na, na PESCE 800, także mamy 3 pociski po 800. Także śmiało można walczyć, spokojnie można czołg zdjąć na magazynek. Jedyny problem między właśnie pociskami to jest dość długi przeładunek, ale nie przeszkadza to aż tak mocno. Zobaczcie, prędkość maksymalna tego pojazdu to jest 50 km na godzinę. Naprawdę Fochy fajnie się czuje z medami, gdzieś tam jako wsparcie. I czy polecam ten pojazd? Tak, tak, naprawdę fajny, ja, ja grałem tym pojazdem praktycznie bez załogi, nie miałem ani żarówki, ani niczego i naprawdę dawałem radę, gdzie nie jest łatwo grać na, na dziesiątkach bez żarówki. A tutaj fochem naprawdę nie, nie, sprawa, nie sprawiało mi to żadnych problemów. Cóż, jedziemy dalej. No i mamy Rusów, mój jeden z ulubionych pojazdów, T-62A. Na którym mam najwięcej rozegranych bitew, na razie jakoś nie mam weny ogólnie na pojazdy właśnie radzieckie. Stoją sobie w garażu wszystkie, tak samo i czołgi ciężkie, tak samo i właśnie średnie, ale też i dwójka naprawdę powinna być w każdym garażu. Pojazd niesamowity. Ostatnio właśnie kolega mój zrobił i tak samo jest nim zachwycony. W porównaniu do innych właśnie tych medów ruskich, tak jak obiekta ja akurat mam, mogę porównać, no, nie wiem, t dwójką troszeczkę inaczej mi się gra, moim zdaniem jakoś te właściwości jezdne na T-62 są lepsze niż na obiekcie 140. Jest wolniejszy o 5 km od obiekta, ale to aż tak mocno nie przeszkadza. Wieża bardzo twarda, działa bardzo fajnie, bije. Także myślę, że jeżeli ktoś lubi czołgi średnie, T-62 powinno być zdecydowanie w garażu. No i w sumie brat bliźniak, T-62, Obiekt 140. Niby te działa tutaj w tych pojazdach są identyczne, ale nie wiem, w Obiekcie jakoś to działa akurat dla mnie przynajmniej jest fajniejsze. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale... Bardziej właśnie wolę to działko. Znowu, właściwości jezdne bardziej mi odpowiadają na te 6 dwójce. Tak samo pojazd stoi na razie, nie gram nim. Wyekspiony czeka na moją wenę, gdzie ona może kiedyś wróci i będę znowu grał ruskimi medami. Na razie jeżdżę tylko gwiazdą i wróciłem właśnie do gwiazdy. Także medem nawet nie chce mi się nawet grać. Robię sobie to po prostu taką przerwę. E, cóż mamy teraz? E, ISA-7. E, pojazd e, ciężki, radziecki. E, można powiedzieć, że taki magiczny pojazd, bo ten punches, punches, pan, punches, pan, pancerz. Pancerz. Sorry. E, powiem wam, że dość sporo odbija. E, dlatego właśnie taki magiczny jest ten pojazd. E, Jedynie co, co mi się nie podoba, to działo. Czasami takie buły wali, że e, naprawdę. Człowiek się zastanawia, co to było. Czy warto go mieć? Tak, zdecydowanie tak. Jest to jeden z takich, można powiedzieć, problematycznych pojazdów w grze, gdzie niby powinno wejść, a nie wchodzi, właśnie na, na tym pancerzu magicznym. Tak to się dzieje. I czy warto go zrobić? Tak, zdecydowanie polecam. Dość mobilny. Mamy 60 km na godzinę. Zobaczcie, T6, T-62 ma tylko 50, a tutaj mamy 60, także IS fajny, fajny naprawdę jest. Fajnie nim się gra, mobilny. Mówię, jedynie co, to trzeba mieć, wziąć sobie poprawkę na działo. Ale jak to chyba w każdych ruskich ciężkich czołgach tak bywa. Kolejny pojazd, IS-4. Brat niby isa 7 ale tutaj jest sporo różnic. Niby tak samo, pojazd jest no twardszy, wiadomo wie, że jest dużo, dużo twardsza. Spód jest tutaj 140, tam widzicie mamy 150, ale wytrzymałość jest 2,5, tam mamy 200, bodajże 50, tak? Tak, 250. Jest wolniejszy, tylko 43 km na godzinę, ale polecam, naprawdę też sporo problemu stwarza niby tak samo... Ten pancerz jest tak zrobiony, że dość sporo pocisków odbija, myślę, że naprawdę ktoś jak zrobi, będzie zadowolony. Ja polecam. Jakbym jak miał na przykład wybierać ISA 7 albo ISA 4, co bym miał wybrać? Chyba jednak ISA 7, z tego względu, że jest bardziej mobilniejszy i nie wiem, sylwetka mi się bardziej podoba właśnie w wisie 7 niż w ISA 4. Ok, jedziemy dalej. Jest to moja ostatnia dziesiątka z 20 pojazdów, które Wam przedstawiłem. STB1, mój właśnie ostatnio ulubiony MET. Dlaczego ulubiony? Z tego względu, że powiem Wam, że odkryłem na tym pojeździe właściwości tej wieży. Że ona jest fajnie tak pościnana i naprawdę ten pojazd sporo odbija. Do tego jeszcze mamy depresję, działa minus 10. Także naprawdę tym pojazdem można. Fajnie, fajnie sobie pograć, gdzie ten spód jest miękki, ale jeżeli gdzieś, gdzieś go schowamy i ta wieża tak nam delikatnie wystaje, mamy dobrą depresję. Naprawdę fajne bitwy można tym pojazdem sobie gdzieś tam rozgrywać. Tak? A druga sprawa, ja staram się zrobić tą załogę, gdzie ona nie jest na razie tak mocno wymaksowana jak na innych moich pojazdach. A chciałem właśnie mieć tutaj dobrą załogę. No i właśnie gram STB-1. Odstawiłem Potona, odstawiłem właśnie ruskie medy, gram na razie STB-1 od czasu do czasu, tak żeby właśnie podciągać tą załogę. Cóż mogę powiedzieć na temat tego pojazdu? Czy warto? Tak, zdecydowanie polecam. Prędkość jest dość fajna, 53 km na, na godzinę. Zobaczcie, wieża jest 132 dookoła i z przodu, tył jedynie 37 no i tutaj spód mamy 110 boki, miękkie, mniej więcej tak jak właśnie w porównaniu właśnie do Leoparda. Bo tak ten tył właśnie Leo, Leopard mniej więcej właśnie tak samo wygląda, ale mówię, tutaj ta wieża jest tak spłaszczona i zdecydowanie więcej odbija niż Leopard. Ja zdecydowanie tak samo lepiej się czuję w tym pojeździe. Ok, to by było na tyle. Tam, gdzie właśnie nie mówię, nie było załogi, czy nie miałem wyposażenia. Nie gram tymi pojazdami, stoją, są w moim garażu, czekają na lepsze czasy. I cóż, to by było na tyle. Chyba będziemy kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobał mój garaż, jeżeli chodzi o dziesiątki. Plan mam taki na następny, na kolejny rok żeby zrobić właśnie trójkę i te 57 Heavy. Chciałem te, właśnie popróbować te dwa pojazdy, a później zobaczymy, może zabiorę się w końcu za Chińczyki, gdzie też tam sporo problemów czasami stwarzają w bitwach. Ok, to by było na tyle. Jeszcze chciałem Wam życzyć szczęśliwego nowego roku, no i udanej zabawy sylwestrowej. Także trzymajcie się i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym roku. Hej!